Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat. Na początek chciałem powiedzieć, że tak, jestem zadowolony przynajmniej z tego tygodnia, ale tak naprawdę to jest tylko tydzień i chyba nie ma takiego magika na świecie, żeby przygotować zespół piłkarski w tydzień czasu. Tydzień straciliśmy właśnie na kwarantannę, następny tydzień spędziliśmy na obozie w Uniejowie. Zadowolony jestem z tego, że w ogóle udało się zorganizować ten obóz i jestem bardzo wdzięczny tutaj dyrektorowi i prezesowi, że w tak krótkim czasie udało się zorganizować taki obóz. Naprawdę bardzo dobre warunki do trenowania i do przebywania tam. Ale mam nadzieję, że ten tydzień wykorzystaliśmy optymalnie, jak mogliśmy. Ten obóz zakończyliśmy zwycięskim meczem już oficjalnym w Pucharze Polski. Tak naprawdę jest to pierwszy okres przygotowawczy, kiedy, jak wspomnę, nawet lata, kiedy grałem, ale również i te, które jestem trenerem. To pierwszy tak naprawdę okres przygotowawczy, podczas którego nie rozegraliśmy ani jednego sparingu, więc to naprawdę była duża niewiadoma. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, staraliśmy się wykorzystać ten tydzień maksymalnie i przynajmniej potwierdziło to się w tym pierwszym meczu. Oczywiście, tak, pod wszystkimi transferami się podpisuję i biorę pełną odpowiedzialność za te decyzje. Jedno, co chcieliśmy na pewno zrobić w tym okienku transferowym, to po pierwsze przebudować szatnię, po drugie gdzieś wzmocnić piłkarsko nasz zespół. To znaczy, zacznę od tego, że żyjemy naprawdę w przedziwnych czasach, związane to jest wszystko z pandemią. Może się okazać, że to jest za dużo, a może przyjść taki moment, że tych zawodników może być za mało, jeżeli gdzieś tam by ten wirus przykładowo rozwinął się u nas w zespole. Natomiast ta kadra nie jest zamknięta i myślę, że okienko jeszcze trwa, nie wiadomo, może ktoś jeszcze do nas dołączy. Niektórzy zawodnicy przejdą do rezerw, niektórzy zawodnicy zostaną wypożyczeni, więc tak naprawdę ta kadra nie jest zamknięta. Ta liczba to zawodnicy, którzy dostali szansę pojechać z nami na obóz przygotowawczy, że mógł się też przyjrzeć tym zawodnikom chociażby, którzy wrócili z wypożyczeń. Więc to jeszcze nie jest, ta liczba nie jest, że tak powiem, zamknięta. Ten wirus utrudnia takie rzeczy jak migracja zawodników z pierwszego zespołu do drugiego zespołu. Nie ma jeszcze procedur, według których moglibyśmy się poruszać i nie narażać kogokolwiek na utratę zdrowia. Pracujemy nad tym, mam nadzieję, że to w najbliższym czasie gdzieś się wyjaśni, jak takie rzeczy chociażby organizacyjnie po prostu jak mamy działać, choćby pod tym względem. Tak jak powiedział Pan, tak często bywa, ale nie zawsze. Tak naprawdę nie powinienem się tłumaczyć ze swojej decyzji, ale skoro jest pytanie. Zespół, tak jak powiedziałem, jest w trakcie przebudowy. Dołączyło do nas, tak naprawdę jest 12 nowych zawodników. To z tych 32 zawodników, które Pan powiedział, tyle liczyła kadra podczas obozu przygotowawczego, tak naprawdę nie wiedziałaby, na kogo zagłosować. Jakbym teraz Pana na przykład wysłał nas do jakiegokolwiek kraju innego niż Polska, do jakiegokolwiek zespołu, jest Pan nowym zawodnikiem i teraz Pan bierze udział w wyborach kapitana, a nie zna Pan zupełnie zawodników, więc wolałem sam podjąć tą decyzję, sam wybrałem kapitana, sam wybrałem radę drużyny. Tak naprawdę myślę, że wszyscy zgadzają się z moim wyborem. Tu nie ma żadnego zaskoczenia, ale chciałem, żeby nie było popełnionego błędu, że ktoś głosował, no muszę zagłosować, no ale ten wybór byłby gdzieś tam daleki od ideału, bo skąd przykładowo Duszan ma znać, nie wiem, Alana, Duszan ma znać Kubę Rzeźniczaka, Duszan ma znać
innych zawodników, skoro był z nami dosłownie kilka dni. Więc stąd ta decyzja. Być może będzie inaczej za rok, być może wtedy zdecyduje się, że jak już zespół się pozna, jak już zespół będzie gdzieś tam skonsolidowany, że wtedy zdecyduje, że po prostu wybór pozostawię drużynie. Znowu teraz są dwie kwestie. Uważam, że piłkarz gdzieś tam się rozwijał i potrzebuje nowych bodźców, żeby się uczył. Teraz jest kolejny etap, gdzieś uczymy się nowego systemu, ale po drugie, tak jak pan gdzieś tutaj w pytaniu to już zawarł, to będzie wszystko zależne od tego, jaka będzie strategia na mecz. Czy skorzystamy z systemu, którym gdzieś graliśmy najczęściej, czyli 1-4-1-4-1, czy też jak występowaliśmy w pierwszych meczach rundy wiosennej 4-3-3. Teraz uczymy się kolejnego właśnie systemu, żeby być jeszcze bardziej nieprzewidywalni, żebyśmy mogli też zadziałać, jeżeli coś by nie szło. Podstawowym zawodnikiem dla mnie jest ten, który gra. Nie ma tak, że ktoś u mnie przychodzi i ma tą przysłowiową jedynkę. W jednym meczu może wystąpić zawodnik X, ale w drugim, bo będę potrzebował zupełnie czegoś innego, może wystąpić zawodnik Y. Więc tutaj nie przypisuję żadnemu z zawodników jedynki. To jest podstawa. Czemu? Bo dla mnie głównym motorem napędowym rozwoju i piłkarza, i drużyny jest na pewno rywalizacja, więc nie chcę zamykać się w tych ramach, ktoś jest jedynką i już na 100% będzie grał. Co do kwestii, tam było w dalszym części pytania, czy na dwójkę napastników, na chwilę obecną nie przewiduję takiego czegoś, ale tak jak mówię, no, czasami życie wymusza pewne kroki i też no, nie mogę wykluczyć tego. Po pierwsze, chcemy na pewno, aby Wisła Płock się rozwijała, aby robiła krok po kroku do przodu, żeby gdzieś tam ten klub był coraz lepszy. I jednym z tych elementów jest oczywiście coraz lepsze wyniki pierwszej drużyny i żebyśmy przykładowo zajęli miejsce wyższe niż w ostatnim roku, żebyśmy zaszli w Pucharze Polski dalej niż w zeszłym roku, ale również chcemy być coraz lepsi na innych płaszczyznach. To się dotyczy również drugiego zespołu, czyli gdzieś tam po co jest ściąganych tyle młodych zawodników, utalentowanych młodych zawodników do Płocka, żeby gdzieś też mogli się rozwijać poprzez drugi zespół, a lepiej będą się rozwijać oczywiście grając w wyższej lidze. I po to jest nam potrzebny ten awans drugiego zespołu. Rozmawialiśmy o tym z trenerem Markiem Brzozowskim i na pewno widać w nim dużo zapału i takiej ambicji, że też chce coś takiego osiągnąć. Kolejna część pytania dotyczyła, czy trener Brzozowski będzie mógł liczyć na zawodników z pierwszego zespołu. Oczywiście, bo dla mnie też zależy, aby zawodnik, który nie rozegra meczu w pierwszej drużynie, miał tą gdzieś jednostkę meczową zaliczoną podczas mikrocyklu tygodniowego. Znowu, moglibyśmy inaczej też działać, moglibyśmy grać sparingi, natomiast znowu tenże wirus, który uniemożliwia to, bo nie zawsze drużyny gdzieś tam przechodzą te badania, my nie możemy ryzykować zdrowiem swoim, bo później gdzieś będą jakieś sankcje, przykładowo jak gdzieś wszyscy zachorujemy. Na pewno jest to bardzo duża niewiadoma, ale z doświadczenia wiem, że po awansie na samym początku Beniaminkowie są pełni euforii, taki chcą zdobywać, więc spodziewamy się zespołu, który przyjedzie i będzie grał tutaj z wielką pasją, z wielkim poświęceniem. Będziemy na pewno musieli na to uważać, będziemy musieli gdzieś tam z chłodnymi głowami wypunktować rywala. Już chyba przekonałem kibiców w Płocku, że nie obawiam się stawiać na młodych zawodników, ale musi być spełniony jeden warunek. Dany młody zawodnik musi na to zasługiwać. I żeby była jasność, musi potwierdzać to w
kolejnych miesiącach, tygodniach, miesiącach. Więc dla mnie bez różnicy tutaj, czy spada, to, że spada jeden, czy nie, to jest bez różnicy, bo wiemy też jako klub, wiemy jako ludzie zarządzającym tym klubem, że wypromowanie młodego polskiego zawodnika wiąże się oczywiście później z korzyściami, z taką korzyścią, że można takiego zawodnika sprzedać, a obecnie na tym rynku europejskim można powiedzieć, że młodzi zawodnicy, utalentowani młodzi zawodnicy są w cenie i to bez różnicy, czy by był nawet przepis, że młodzieżowiec musi grać, czy by go nie było. Na pewno z naszej strony młodzi zawodnicy by dostawali szansę i będą dostawać szansę, ale powtórzę to jeszcze raz. Dany zawodnik musi mieć określone umiejętności, musi niesamowicie chcieć, żeby być w pierwszym zespole Wisły Płock. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.